styka tego. Zapraszamy to. Najnowsze. To co najnowsze szkolenie IMKR ocenia starego MKR-a? Nie, to raczej bez sensu. Znaczy nie wiem. Nie, znaczy to nie widzę sensu tego, szczerze powiedziawszy. Co my tu mamy? A, wezmę mełko. Chociaż pomysł z tym, żeby wykorzystać te stare nagrania do czegoś na... żeby wykorzystać stare nagrania do czegoś, w sensie właśnie pokazać, że hej, nie masz flow na początku, no to zobacz jak ja wyglądałem teraz, jak wyglądałem wtedy, jak wyglądam teraz. Nie jest głupi, ma to sens. Pomysł na progres. Też nie jest głupi, ale no nie wiem jak to można fajnie wykorzystać, tak żeby to było spoko. No, ale zobaczymy, no może coś wymyślę faktycznie. Nie mów innym, ale trzymam kciuki za ciebie. Nie powiem. I promise you. Jak się wszyscy tłuką. Kopa ja. Tu. Muszę coś zrobić. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Naprawdę dobrze ci idzie. Zróbmy tak. It good. No, hopla. Okej. Okay. Ta stronka, gdzie masz tier listę na ustawkę. Ale co ta stronka? Oko Saurona. Dupa Korniszona. Da. Oby tak dalej. Ja chcę to kupować. Nie, to wolę kupić sobie. A, nazwa hsreplay.net. Wykrzyknik deki to tam chyba jest. Nie jestem pewien, czy jest, ale chyba pod wykrzyknik deki powinno być. Tak mi się wydaje. Ale pewności nie mam. Więc kwestia raczej do tak zwanego sprawdzenia, proszę pana. Kwestia do sprawdzenia. Dobra, tu wszędzie jest. Tu.
Naprawdę dobrze ci idzie. Zróbmy tak. I zróbmy sobie tak. This makes sense. Coś tam make. Tut. Czyżbyśmy dzisiaj mieli nockę z analityką? W sumie widzę, raczej nie ma większego znaczenia. Powiem wam, że bawię się tymi reklamami na Facebooku. Znaczy nie teraz, tylko tak ogólnie. Kurwa, kombinuję jak jebany koń pod górę. A to widzę, że ma takie znaczenie, że ja pierdykam aż żadne. Zobaczmy, czy uda ci się utrzymać prowadzenie. Katun wzywa. Witaj ponownie. Jak ci się wiedzie? Co my tutaj mamy? Zrobię sobie tak. I teraz tak, czy ja chcę sprzedać tego wariata? No ten wariat się kombi z tym, jakbym jeszcze jednego trafił. Dobra, to sprzedamy tego. Też mi się nie podoba. Sprzedamy tego i kupimy to. No niech na razie będzie. A w następnej turze będziemy szukać czegoś ciekawego. Że się znajdzie. Cześć Zasper, cześć Saperoza, cześć Wojtasi. Cześć panie Szpadel. A tu mnie wzywa. Czy my chcemy coś z tego? No nie chcemy raczej. Można by się nad tym zastanowić, tylko teraz tak, potrzeba mamy 3-4 miejsca, czyli musiałbym ze stołu wyrzucić trzech stronników. Czyli musiałbym wyrzucić tego, albo tych dwóch. Nie, trochę to zbyt ryzykowe. Chociaż z drugiej strony, kurde. W sumie. Nie, bez przesady. Musimy kupić coś dużego na board, więc to weźmiemy. Tego od żywiołaków chyba nie. Demona żadnego nie mam. Bestie, smoki raczej nie bardzo. O, dwa kozackie duże smokulce mogą być. I chyba sobie te dwa smokulce wezmę, zbufuję. ADAMGOTH29 odnowił subskrypcję. Co kupię? Dobrze kombinujesz. Sekundeczka. Sloty. Dobra, kij z tymi murlokami. Solidny strategiczny wybór. Może nie jest to najsilniejszy stronnik, ale da z siebie. Dobra, wszystko. Coś tam siadło. Dziękuję bardzo serdecznie panie Adam Gocie za subeczka i witam w gronie subskryberków po raz kolejny. Jem do berek siemaneczką. O ile się nie mylę, to płatność na PayPalu z konta bankowego na konto PayPal od poniedziałku realizowana jest od razu, a weekendy to trzeba czekać na rozpoczęcie pierwszego dnia roboczego. Nie mam pojęcia.
Ja mam hajs na PayPalu i po prostu mam hajs na PayPalu i płacone jest z automatu, ale to w tym dzisiejszych czasach to wątpię, żeby trzeba było czekać na jakiś dzień roboczy czy cokolwiek i to chyba z automatu i tak leci. Ale pojęcia nie mam. Nieważne, że ten nowy bohater jest trochę OP? Nie. Znaczy ja go ani razu nie widziałem, w związku z czym nie miałem z nim żadnej styczności. Ale to dalej nie uważam, żeby był... Znaczy no nie uważam na chwilę obecną, żeby był OP. Może nie jest to najsilniejszy stronnik, ale da z siebie wszystko. Pyku, 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 pyku. Dobra. Czy my to chcemy zamrozić? Nie, raczej nie bardzo. Takiej potrzeby. Wiszę jako... Znaczy, ja ci z PayPalem no, nie pomogę za specjalnie. Bo ja na PayPalu mam po prostu siano i jak coś kupuję z PayPala, to po prostu kupuję i to siano znika, nie? I ja tego PayPala ani razu w życiu nie doładowałem jeszcze. Więc no, nie mam jakiejś rozległej wiedzy na ten temat. Dasz sobie radę. Masz dużą przewagę. Jak tam ci tydzień minął? Tydzień jakby minął, wiesz co, na wręcz kosmicznej ilości pracy. Ten tydzień to był tak kurwa ciężki, tak pracowity, miałem tyle kuźwa na zrobienia i tyle na głowie, że szkoda gadać. Jestem mega ujarany, chciałbym, ale nie jestem, mega uchachany tym, że się kończy. I w tym tygodniu jeszcze muszę tylko ustawić dwa filmy. Dwa filmy na YouTubie, chwilę, znaczy... sekundę. Murloki, no nie bardzo, Rivendale. Nie wiem, mogę kupić. Może coś trafi się do tego Rivendale'a. I tyle, o, proszę. Tutaj się coś trafiło sensownego. Nawet very much. Nara, nara, nara. No, więc ten tydzień był mega pracowity i mega jestem zajarany, bo zostały mi tylko dwie rzeczy do zrobienia. Pierwsza to wrzucić dwa filmy, co zrobię dzisiaj w nocy, a druga, którą chcę zrobić, to nagrać film, co zrobię jutro. I mam ten tydzień domknięty w 100%, zrobiłem wszystko, co było zaplanowane, wszystko się udało, więc jest gitara. Przed komputerem ciężka praca? Tak, no praca umysłowa nie jest lekka. Też jest ciężka, też potrafi męczyć. Jak ktoś, dlaczego nie mogę tworzyć kart z Angoro? Nie masz odblokowanego Wilda? Nie wiem, strzela. Czy myślałeś już nad jakimś deckiem, które będziesz chciał zrobić, gdy wyjdzie dodatek? Nie! Może Poison Rogue'a, ale to takie... jakieś myśli, nie? Zobaczmy. Irytująca bardzo czasami, jak coś nie wychodzi. No nie, no dużo rzeczy, z dużą ilością rzeczy miałem problemy, nie? Znaczy, no zawsze są jakieś problemy z czymś, więc... gdzieś tam coś nie wychodziło. No ale ogólnie wszystko zrobiłem, nie? No inną kwestią jest to, że od poniedziałku zaczynamy pracę nad trzema projektami. Nad trzema nowymi projektami, które w sumie niemalże są... trzeba je zrobić od zera, więc kurwa roboty znowu w chuj. Plus jeszcze muszę w końcu zacząć remont mieszkania, więc pracy nie braknie. No ale teraz przez właśnie otwarcie Akademii Streamu, to aktualne, było trochę do zrobienia, dużo. Nie bardzo. Nie bardzo. Też nie bardzo. Wy kurwa śmienicie. Nic tu nie ma.
Ile? Nie mam żywiołaka, mam murloka, mam smoka, nawet trzy, mam demona i mam i nie mam bestii, okej. Teraz przez otwarcie Akademii Streamu było trochę do zrobienia. Jeszcze Akademia Stream, jeszcze całe to otwarcie też fuck-upowate, bo dostałem bana na reklamy na Facebooku, przez co się opóźniło wszystko o dzień. Wcześniej zachorowałem na tego całego wariata. I... A, ja widziałem tego przeciwnika. Zachorowałem na tego całego wariata i tydzień ponad w plecy. W związku z czym, no, nie wszystko się udało zrobić tak, jak powinno być zrobione, nie? Ale jest... Spoko. Co tam remontuje? No, mieszkanie. Javire. Pom 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 pom. Zobaczmy, czy uda. Szkoda, że te twoje deki z klasyka nie za darmo są. Wiem. Wiem. No i co on ma tutaj? A, no faktycznie. Dosyć dobrze, powiem wam, wygląda ten nowy bohater z tymi kurwa kartami, znaczy z tymi stronnikami, co on ma. To Divine Shield, to kurwa ten. Jest czym się bawić. Jest czym się bawić. Kurde, muszę zrobić wam ankietkę, bo mam do was masę pytań, tylko ja w sumie nawet nie wiem, o co chcę spytać. Więc... To jest to mały problemik. Smokulec. Fajny ten smokulec, ale chyba nie bardzo. Drugi Lightfang, no czyli żegnamy się z tobą. Robimy tak. Gramy Lightfanga. Gramy Amalganta. Poizonik. Poizonik. No niech będzie tak. Tak, tylko tego Hirosa zdali. Robisz mieszkać w bloku czy w domku jednorodzinnym? No nie, no w domu. Znaczy, moim ostatnim marzeniem, celem w życiu jest zbudować dom i se do tego domu wprowadzić, w związku z czym no w domu. Chociaż ostatnio zaczęliśmy gadać trochę o jakimś penthouse'ie, czy tam w sumie apartamencie, tak nam przyszło do głowy, a w sumie Beacie, że można by zobaczyć, jak wyglądają mieszkania, te takie, wiecie, over exclusive. I ewentualnie jakby jakieś fajnie, jakoś fajnie to wyglądało, to takie mieszkanie, ale no, na chwilę obecną dom jest raczej bardziej w kręgu zainteresowania naszego. Dlaczego w Classic na Miracle Rogue nie grają gościa za 3-2-2, dostaje plus 1 za każdą kartę zagraną? Grają. Dzięki za reklamę. Daj 11 do ataku następnemu stronnikowi, którego kupisz. Ja nie, spoko. Ja chcę tych głąbów. Mogę chcieć w sumie. Tego smoka autujemy. Chwilę, może ja sobie tu poroluję, może coś ciekawego dostanę. Jest bestia wreszcie jakaś. Jeśli wynajmiesz tego stronnika, to zdobędziesz trójkę. Fajnie, że jest złoty, tylko co mi z tego? Dobra, walić to. To jest.
puściłem psy. Dobra, niech będzie tak. Po 3 godzinach promocji ponad 200 wejść, 0 nowych obserwujących, ale to jest przykre. Powiedz mi, jakich ty efektów byś się spodziewał? W sensie, ile chcesz wydać i co chcesz z tym osiągnąć? Zobaczmy, czy uda ci się utrzymać prowadzenie? Znaczy, przede wszystkim brachu, hej, chwila, moment. Gościu, bo ja tak trochę, może nieuważnie do tego podchodziłem, ale ty reklamujesz pusty profil. Na twoim profilu nic nie ma, poza dwoma tekstami. To nie ma sensu w ogóle żadnego. Tak nie pomyślałem o tym wcześniej, że ty to będziesz że ty to już reklamujesz. Ale przecież to też jest mega istotne, żeby na tym profilu coś było. No bo dlaczego ludzie mają cię obserwować? Bo masz dwa kwadraty z dwoma zdaniami? To nie jest raczej... Wybrałbym dokładnie tak samo. To nie jest raczej powód, żeby ktoś zostawiał followa na tym. Nawet nie komentuj tych troli. Jakich troli? Ach. Wiesz, organizuję takie różnego rodzaju fajne szkolenia i kursy, nie? I tam jest takie jedno zdanie. Wejdź w buty swoich widzów. Więc wejdź w buty swoich widzów i zastanów się, dlaczego ktoś miałby zostawić ci followa na pustym koncie. Siema, dawno mnie tu nie było. Siemandero, stary. Siemandelo, elo, elo, mordo. Ukończone, ukończone w trakcie weryfikacji. Zaplanowana, aktywna, aktyw. Okay. Matko, jak ja się cieszę z tego, że jutro się kończy otwarcie Akademii. Och, to jest naprawdę, kurde. To jest takie w sumie, kurwa, wszystko błahe i proste. Jak sobie myślisz o tym. Ale jak przychodzi to do tego, to jest taki zapierdol przy robieniu tego. Tyle jest rzeczy, o których trzeba ten, że szkoda gadać. Samo odpisywanie na maile w tym tygodniu to myślę, że z 15 godzin było. Zrobię daba? Kiedyś na pewno! Jak będzie ku temu okazja? Pomścij mnie! Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Proszę, macie swoje 6 dabów. No i co? No nie bardzo. No i nic, niestety. Słabo trochę. Trochę słabo. Trochę słabo. Czemu z jutra się cieszysz? Bo nie dosłyszałem. Czemu się z jutra cieszę? No bo jutro zamykam aktualną edycję Akademii Streamu. W związku z czym skończy się praca wokół tego i będę miał mniej roboty. Myślisz, że klasyk zostanie już w tej formie, czy może będzie progresywnie dodawać stare dodatki? Myślę, że w jakiś sposób będą dodawać te dodatki, ale w jaki to nie wiem. Kiedyś podsyłałem po Gibonie, po Gibonie, po Gibonie. Dużo osób się zapisało? Zależy to, znaczy dużo. Satysfakcjonująco.
mnie. W sensie... Znaczy jeszcze się nie skończyło otwarcie, jeszcze jest jutro, a jutro podejrzewam, że będzie najwięcej zapisanych, więc tak na dobrą sprawę ciężko jest powiedzieć. Natomiast zapisała się liczba osób, którą powiedzmy, że uznawałem za takie minimum, żeby to miało sens i z której jestem zadowolony, nie? A zobaczymy jeszcze jutro, jak się skończy. Ile będzie łącznie nowych członków Akademii. Cześć, Jakciocz. A można wiedzieć, ile osób masz aktualnie w Akademii? 230, 240, coś około. Zawsze powtarzam, że półśrodki są dla leszczy. Wow, pierwsza hydra, nice. Wow, pierwszy żywiołak, nice. No nie jest tu nie wymyślę niestety. On ma gigantyczne smoki z Nadiną, no nie mam bata, żebym to wygrał. Żgula mogłem szukać. Szkoda, że na to wpadłem dopiero teraz. No, a raczej surrender. Ja chcę dać tytuł. No, dajmy. Bardzo polecam, dopiero zaczynam, ale Mateusz bardzo fajnie wszystko wytłumaczył od przysłowego A do Z. Ja jestem gdzieś na G. O, widzicie? Widzicie? Nie no, wczoraj jak mi ziobek napisał, to kurde, mówię, ale zajebiście. Nie wiem, czy widzieliście to. Interesujące. Nie wiem, czy to widzieliście, bo wrzucałem to na fejsa dzisiaj. Ale siedzę sobie wczoraj gdzieś tam o drugiej w nocy, czy o 1:46 i patrzę, ktoś do mnie na Discordzie pisze i se czytam. Hej, z tej strony Ciefi, chciałem ci bardzo podziękować za kurs, przyznam szczerze, że z początku myślałem, że będzie to w większości motywacyjne pierdu-pierdu, a naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony materiałami, które przekazujesz konkretną wiedzę i dajesz korzystające zwrócić uwagę. Na początku byłem strasznie sceptyczny, bo już nieraz zaciedałem się na te coach motywacyjne pierdolety, a nie ukrywam, że mam na to stres tego triggera, do tego bardzo zaznaczyłem, że dajesz tutaj wiedzę, a nie teksty typu dasz radę, coś tam i osiągniesz swój cel. Ja tak kurwa wiesz, mówię, ale zajebiście, nie? Za takie nie dość, że w chuj miłe, nie dość, że w chuj miłe, że ktoś wiesz, pisze do ciebie, że no, dobrą robotę zrobiłeś, no to jeszcze ten, docenia pracę i takie to ten... Fajne, oj. Super wystąpienie na Nvidia. Ja dziękuję. Nie, dobre. Ego rośnie aż. Znaczy, ego? Nie. Dalej podchodzę pizdowato do wszystkiego, co zrobiłem, że wszystko zrobiłem źle i muszę wszystko poprawiać. Natomiast, no, mega mnie to jara, nie? Tym bardziej, że... Bo wiecie, to są dwie duże skrajności, nie? Pierwszą skrajnością są ludzie, którzy do tego kursu nie dołączyli, którzy tego kursu nie widzieli i za wszelką cenę muszą ten kurs zbluzgać. Drugą są osoby, które dołączyły i wśród osób, które dołączyły, no wszyscy mega zadowoleni, wszyscy mega się jarają, wszystkim się mega podoba i wszyscy sobie mega chwalą. Znaczy może nie wszyscy, nie, może ktoś nie chwali i mi o tym nie mówi, no ale większość osób, z którymi rozmawiałem jest wręcz w niebo wzięta, nie? W związku z czym, no ja jestem no, mega zajarany, nie?